Loża radiowa. A w naszym studiu kolejny gość, Manfred Graberus, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dzień dobry. To pytam o jakość powietrza. Jest to powietrze zanieczyszczone, tak jak twierdzi chociażby Krystyna Słodczyk. I Jarosław Pilc byli ostatnio u nas w radiu i mówią, że powietrze w Opolu jest zanieczyszczone. To jest czy nie? To znaczy obiektywnie trzeba stwierdzić, że powietrze w całym województwie opolskim w okresie zimowym nie spełnia norm, które obowiązują, a więc co do jakości powietrza. Nie możemy powiedzieć, że ono jest zupełnie czyste. Jest czystsze niż 5-10 lat temu, ale na razie musimy mówić o tym, że jest strefa zanieczyszczonego powietrza. A te normy są przekraczane bardzo? Czy to jest tak niewiele? To zależy, jest to, co wszystko zależy, co dla kogo jest niewiele. No są one przekraczane w okresie, tak bym powiedział, grzewczym, czyli zimowym. Są one mocno przekroczone, bo co do stężeń... Czyli dwa razy tyle na przykład niż norma? Się dni, że będzie to i dwa razy tyle, co norma. Ta norma jest bardzo skomplikowana, bo się mówi o średniej rocznej, o średniej w zależności od zanieczyszczenia, o tym, że nie więcej niż 35 dni może być ta norma przekroczona i wtedy, gdyby było 35, tylko to byłoby wszystko okej. Okay. A gdyby średnia roczna była. A jak jest 36, no to już jesteśmy zaliczone do strefy. I co wtedy, jest jakaś kara dla województwa, jak to powietrze jest? Nie ma kary. No, proszę Państwa, my na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że prawie w całej Polsce, jeżeli chodzi o pyły zawieszone, PM10 i 2,5 i benzoalfa-piren, to mamy przekroczenia jakości powietrza. W różnych województwach, no szczególnie tutaj województwa, tak bym powiedział, południowe, czyli taki trójkąt, Wrocław, Łódź, Kraków, to zanieczyszczenie jest największe. A na przestrzeni ostatnich lat jakość powietrza u nas się poprawia czy pogarsza? Poprawia się i tutaj można powiedzieć zarówno w zakresie pyłu, jeżeli by Państwu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawiał, a to nie jest problem, bo można wejść na stronę internetową i zobaczyć, jakie są jakby archiwalne zanieczyszczenia, to w zakresie NOx-ów, tlenków siarki następuje znaczna poprawa. Jeżeli chodzi o pył zawieszony, również jest poprawa. No, nie jest to jeszcze osiągnięcie normy. A kto jest winowajcą zanieczyszczenia powietrza? Powinniśmy jakieś zakłady obwiniać, czy samych siebie? To znaczy, ja myślę, że nie możemy obwiniać zakładów tutaj, bo w zakresie przedsiębiorstw i przemysłu wiele zostało zrobione i można powiedzieć, że zakłady produkcyjne pracują przez cały rok na podobnym poziomie. A więc jeżeli nie mamy zanieczyszczenia latem, a pojawia ono się, te przekroczenia normy pojawiają się zimą, to wina jest, tak bym powiedział, nas samych, a więc tu ogólnie chodzi o ogrzewanie naszych pomieszczeń i to co roku się powtarza. To a propos tego ogrzewania, dlatego powietrze jest zanieczyszczone, bo mieszkańcy palą śmieciami, czy palą węglem, którym nie powinni palić? Mówię o węglu tym przemysłowym. Znaczy tutaj mamy na pewno sprawę bardzo skomplikowaną. Są ludzie, którzy palą jeszcze śmieciami, mniej, ale to się zdarza. Następnie jest to, ja bym powiedział, później postawiłbym umiejętność palenia w piecu. W swoim piecu. Tak, bo to można porównać sobie i każdy może spojrzeć. Nie wszyscy mają olejowe ogrzewanie, gazowe. Na wioskach to szczególnie widać. Większość jest jednak ogrzewania węglowego i z jednego gmina się kopci codziennie, a z drugiego się nie kopci. A więc no, jest różnica. I bym powiedział, nawet osoby, które ja ze swoich obserwacji, gdzie przy każdym wywozie stoi 5 worków z plastikiem, z papierem, czyli można zakładać, że ta osoba nie pali śmieciami, ale kopci się z komina. No, po prostu umiejętność palenia. No, mamy różnego rodzaju piece. Mamy piece z dolnym ciągiem, z górnym ciągiem i w każdym trzeba inaczej palić. No, trzeba niestety, tak bym powiedział, kolokwialnie wyczuć swój piec i robić to tak, żeby zaoszczędzić na paliwie. I ten, druga, jeszcze trzecia sprawa to jest jakość węgla. No niestety u nas w Polsce po 96 roku zniknęła, bym powiedział, norma na jakość węgla, który jest sprzedawany w detalu. To może o tej jakości paliw porozmawiamy za chwilę. Wracamy do pytania wcześniej postawionego o jakość węgla. Panie dyrektorze, to znaczy, że tym węglem, którym dziś mieszkańcy chociażby naszego regionu palą, to jest gorszej jakości niż od tego, który był w latach 90? Ogólnie mówiąc tak, bo tak jak powiedziałem, w latach 90 obowiązywała norma, co można sprzedawać w detalu. Obecnie tej normy nie ma.
My już od dłuższego czasu jako urzędy marszałkowskie w programach apelujemy do ustawodawcy i do rządu, żeby rozporządzeniem wprowadził zakaz, tak bym powiedział, wprowadzenia do obrotu detalicznego odpadów węglowych, jakim niewątpliwie są muły, różnego rodzaju miały, floty i tym podobne. No niestety tym się pali. Czesi na przykład jeszcze 2 lata temu też tym palili, ale wprowadzili zakaz i obecnie, nazwijmy to, odpad węgla czeski trafia do Polski i jest sprzedawany w detalu, a więc, tak bym powiedział, zwiększyliśmy sobie pulę zanieczyszczonego węgla, który mógłby być spalany, bo też coś można z tym zrobić, ale w jakichś instalacjach przemysłowych z odpowiednim, tak bym powiedział, oprzyrządowaniem filtracyjnym. To ten węgiel do czego się nadawał, ten przemysłowy? To może przemysłowy bym tego tak nie nazwał, bo przemysłowy to jest węgiel koksujący, no który raczej się nie powinno się palić w domowych piecach, bo on jest zbyt mocno smolisty, on się źle pali. Tak, takiego węgla to myślę, że jak raz go ktoś kupi, mocno kaloryczny węgiel, to już drugi raz go nie kupi, bo on mu się nie spali. Nie, ale przecież nie opłaca w skupach się. Wszyscy mówią, kup pan ten węgiel, bo jest wysokokaloryczny. A no to też trzeba mu odpowiednią ilość powietrza wtedy dać, umiejętnie spalać, no ale ogólnie węgiel koksujący ma jakby już w sobie to, że on zaczyna z niego się wytwarzać koks, a nie zupełnie się spala. A więc to jest węgiel przemysłowy. Ja mówię, my spalamy odpadem niestety. Flotami, mułami. I to zawiera bardzo dużo siarki. To czasami się nie opłaca, bo jest tam multum popiołu, w tym więcej niż te 8%, które jest normalnym węglu, tak? Ale no, pewnie jest tańsze od tego normalnego węgla. No jest tańsze, i wie pan, co ludzie powiedzą. Się. No kupujemy tańsze, bo nas na to stać, a teraz chcą wprowadzić przepisy, żebyśmy musieli droższy węgiel kupować. No, że nie zawsze tak jest. Ja powiem na przykładzie kolegi, który kiedyś powiedział, że kupił, bo węgiel ma na miał. Kupił miał, no i powiedział, weź złap ten kosz z popiołem, nie? No to tak jakby w tym pojemniku, tym takim typowym metalowym 120 litrów, był piasek wsypany, to było tak ciężkie. On prawdopodobnie 80% tego miału wywiózł w śmieciach i nie wiem, czy mu to dało tyle kaloryczności. To, że tanie nie zawsze znaczy, że jest opłacalne. I co, powinna zostać wprowadzona nowa ustawa, która by regulowała obrót węglem, że tylko ten, nie mówię z polskich kopalni, ale ten właściwy, którym powinniśmy palić. No tak, no żeby tam była określona zawartość siarki, popiołu i innych związków, które no nie powinny być spalane w piecach, które nie są do tego przystosowane. Następna rzecz to jest umiejętność palenia i piece odpowiedniego designu. A wpisanie tego do uchwały antysmogowej nie byłoby raczej możliwe, prawda? Określenie w uchwale, czym można palić. To znaczy, ja myślę, że tak. Ustawa pozwala na to, żeby to wpisać w antysmogową, tylko kto miałby to respektować? Kto miałby to sprawdzać? Tak, i to jest problem. Przecież łatwiej, tak bym powiedział, z pozycji rządu wprowadzić zakaz obrotu, bo wtedy będziemy kontrolować kopalnie, te, które wprowadzają węgiel na rynek i ewentualnie składy węglowe, a więc do skontrolowania w skali województwa będziemy mieli na przykład 200 podmiotów, a w momencie, gdy pozostawimy to w uchwale antysmogowej, no ktoś będzie musiał skontrolować 2000 podmiotów. No jest różnica? Jest. Myślę, że jest. A kiedy ta uchwała będzie u nas? Będzie? Ja nie wiem, czy będzie. To znaczy, wszystko zależy, co rozumiemy pod uchwałą antysmogową. Jeżeli mamy na myśli uchwałę, która została wprowadzona przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla miasta Krakowa, podkreślam, dla miasta Krakowa, a nie dla całego województwa, to wydaje mi się, że w skali naszego województwa jest to niemożliwe. Powiem, no pytanie dlaczego, tak? No tak. No bo proszę Państwa, w Krakowie, miasto Kraków zobowiązało się, pierwsze, że wspomoże wszystkich mieszkańców, którzy mają piece na węgiel z wymianą lub tych piece na bardziej ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. To jest jedno, a więc dofinansowanie do wymiany źródła ciepła. Drugie, wszystkim tym, którzy, tak bym powiedział, nie stać na to, żeby zamienić węgiel na gaz, będą dopłacać. Jest a u nas tego nie można zrobić w regionie? Proszę Państwa, bogaty Kraków robi to tylko dla Krakowa, nie robi tego dla całej Małopolski. A to zróbmy tylko dla Opola. To jeżeli tutaj, tak jak jeżeli chodzi o Kraków, to Kraków jako miasto powiedziało, że oni to sfinansują. I na tej podstawie radni Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzili tą uchwałę. Jeżeli by miasto Kraków nie zagwarantowało właśnie tych dopłat, to myślę, że radni
województwa małopolskiego nie zgodziliby się na wprowadzenie takich zakazów. Rozumiem, że u nas na razie żadne prace na uchwale i żadne miasto się nie zgłosiło. Nie ma. Na dzień dzisiejszy żadne miasto nie zgłosiło. Ja powiem tak, no myśmy w pierwszym programie ochrony powietrza wpisali takie zalecenie, żeby podłączyć osiedla, które są opalane, tak bym powiedział, indywidualne do sieci ciepłowniczej. To miasto Opole i miasto Kędzierzyn-Koło źle zakwestionował i powiedział, no jakby można powiedzieć, wystąpiło do sądu unieważnienie tej uchwały i niestety Naczelny Sąd Administracyjny uchylił nasze uchwały. Ale już podejście miasta się zmieniło, już jest inaczej. Kędzierzyn-Koźle zmienia swoje stanowisko w tej sprawie. I to jest pozytywne. Dobrze. To dziękujemy za to pozytywne zakończenie rozmowy. Manfred Grabelus, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim, był gościem dzisiejszej Loży Radiowej. Dziękuję. Loża Radiowa.